super. No to zaczynamy, bo mamy 18.02. Witam serdecznie po tak długiej przerwie. Ostatnio widzieliśmy się na żywo chyba w marcu. To było parę miesięcy temu. I bardzo chciałam się ponownie z Wami spotkać. No to fajnie, to zaczynamy. Ja tu przychodzę do prezentacji. Dobrze, piszecie, że wszystko działa. To super. Ja tu będę podglądać Wasze komentarze, więc jakby by jakieś pytania się pojawiały, to zapraszam serdecznie do wpisywania komentarzy. W miarę możliwości będę odpowiadać na nie na bieżąco. Jeśli nie, to na samym końcu będzie taki dział, część na pytania. Witam jeszcze raz serdecznie te osoby, które dopiero dołączyły na webinarze 7 rzeczy, które warto wiedzieć remontując kuchnię. Dla kogo jest ten webinar? Dla osób, które planują remont kuchni, dla osób, które zastanawiają się, jakie będzie najlepsze rozłożenie sprzętów AGD w kuchni oraz dla tych, którzy chcą uniknąć niepotrzebnej frustracji, jeśli zdarzy się nieoczekiwana awaria. Później dojdziemy do tego, o co w tym wszystkim chodzi. Dalej, czego się dziś dowiesz? Powiem Ci, co to jest trójkąt roboczy, jakie odległości należy zachować w kuchni, jakie jest najlepsze ustawienie sprzętów AGD, ile centymetrów blatu roboczego wystarczy w kuchni, jak i gdzie wydzielić miejsce do siedzenia, jakie oświetlenie jest najbardziej ergonomiczne i parę słów opowiem o elektryce i gniazdkach i włącznikach w kuchni. Ci, którzy jeszcze mnie nie znają i są pierwszy raz, to też koniecznie też napiszcie w komentarzach, kto jest pierwszy raz i skąd jesteście i skąd mnie słuchacie. Ja mam na imię Paulina Drop i stworzyłam markę Drop Design i mam swoje biuro projektowe. I przede wszystkim zależy mi na tym, żeby moje projekty nie tylko ładnie wyglądały, ale też zaspokajały potrzeby właścicieli mieszkań czy pokoi. Możecie zlecić mi zaprojektowanie pokoju, kuchni czy salonu lub całego mieszkania czy domu. I zdradzę Wam szczególnie, że uwielbiam projektować pokoje dziecięce. A z kolei webinary prowadzę po to, by zainspirować Was do zmian wystroju, które niekiedy możesz przeprowadzić samodzielnie oraz by pokazać, jak wygląda praca z projektantem wnętrz, jak bardzo może ułatwić Ci to zamieszkanie w domu, który pasuje do Ciebie i Twojego stylu życia. To tyle o mnie. Co to jest trójkąt roboczy? Słuchajcie, dajcie znać, czy w ogóle ktokolwiek coś słyszał o tym, co to jest trójkąt roboczy w kuchni, w ogóle o co chodzi z tym trójkątem. Jeśli ktoś coś słyszał, to piszcie w komentarzach. Chętnie poczekam. Jest tu chwilę takie małe opóźnienie, więc poczekam jeszcze momencik. Nie wiem, czy ktoś tutaj coś napisze. Słuchajcie, trójkąt roboczy jest to nic innego jak droga między trzema głównymi punktami w kuchni, czyli między zlewem, lodówką, a płytą elektryczną, gazową lub tam piekarnikiem, bo to czasami to jest w jednym miejscu.
Chodzi o to, aby jak najkrócej i jak najszybciej z każdego z tych punktów dojść do, jakby można było od jednego punktu przejść do drugiego bez problemu, bez omijania jakichś przeszkód, i jakby to jest jakby bardzo ważne. I teraz trójkąty robocze wyglądają przeróżnie w zależności od kształtu kuchni, jaki mamy. I tak naprawdę wyróżniamy cztery rodzaje układów funkcjonalnych. Jednorzędowy, czyli tak jak tutaj widać, czyli mamy w jednej linii wszystkie sprzęty. Tutaj za tym kwiatkiem jest, zaczynamy zlewem. Także to może nie widać, ale tu jest zlew. I później jedziemy dalej. Mamy zmywarkę, szuflady, płyta grzewcza z piekarnikiem, szafki, też szuflady i lodówka. I tak naprawdę trójkąt roboczy w tym przypadku wygląda, jest taki bardziej płaski, ale też można to wszystko połączyć. Czyli zaczynamy od zlewu, potem idziemy jakby od lewej strony, potem idziemy do piekarnika, potem do lodówki, tak samo jakby z drugiej strony. Z lodówki coś wyjmujemy, można od razu wyciągnąć, włożyć na patelnię, do garnka, a później umyć garnek. I to mniej więcej tak to wygląda. Mariusz pisze, że nie wie co to, no to już chyba wiesz. Jakby mam nadzieję, że jakoś w miarę prosto to wytłumaczyłam. I przy jednorzędowej kuchni to wygląda właśnie tak. Drugim rodzajem kuchni jest dwurzędowa, czyli po dwóch stronach mamy zabudowę kuchni. W tym przypadku mamy tak, że jedna część jest krótsza, a prawa strona jest dłuższa. Natomiast to może być tak, że one mogą być tej samej długości. Tak, to tak naprawdę tu aż nie ma takiego znaczenia. Chodzi o to, że mamy w dwóch rzędach szafki. I w tym przypadku nasz trójkąt roboczy wygląda tak, że mamy zlew po lewej stronie. Możemy prosto od razu przesunąć się na prawo do płyty grzewczej lub do piekarnika, a tutaj przy samym wejściu mamy lodówkę i później z lodówki do zlewu. I tak w takim to oto kształt nam się ten trójkąt zamyka. Trzecim rodzajem układu jest kuchnia w kształcie litery L. Czyli mamy zabudowę, w tym przypadku akurat na tej wizualizacji, mamy kuchnię, która jest, zaczynamy od lewej strony, tutaj jeszcze nie widać, bo tu zaczynamy lodówką, potem jest szafka taka głęboka, wysoka. Później mamy piekarnik z płytą gazową i zlew, tak? I jakby ten trójkąt nam się rozkłada w tą stronę. Czwartym rodzajem układu funkcjonalnego jest kształt litery U. I teraz w tym przypadku, czyli mamy jakby zabudowa, jakby patrząc na to od góry, widzimy literkę U. I w tym przypadku zaczynamy od lodówki, która jest wolno stojąca w zabudowie, we wnętrze. Później mamy piekarnik z płytą grzewczą. Następnie pod oknem zlew. I w tym przypadku ten nasz trójkąt przechodzi w tą stronę. Są pewne jakby założenia i odległości, które powinny być zachowane, natomiast nie oszukujmy się. Nikt, kto projektuje kuchnię, nie chodzi z miarką i nie sprawdza, czy rzeczywiście tam jest 120 albo więcej niż 120 cm, bo tak naprawdę robimy kuchnię, dopasowujemy kuchnię do realiów naszych mieszkań, a nasze mieszkania
w większości są dosyć ciasne i małe, więc chodzi o dobre rozłożenie sprzętów w kuchni, które nam jakby nie będą zaburzały tego właśnie trójkąta. Okej, dobra. Przechodzimy do następnego punktu. Jakie odległości należy zachować w kuchni? Ergonomia w kuchni polega na tym, aby zachować odpowiednie odległości i wysokości, by użytkowanie kuchni sprawiało przyjemność, a nie frustrację z uwagi na ciasnotę lub zbyt wysokie lub zbyt niskie umiejscowienie, na przykład półek, tak? To są takie szczególiki. I za chwilkę sobie o tym porozmawiam. Tu mamy trzy rodzaje tak jakby schematów, które można zobaczyć. Tu mam przekrój poprzeczny kuchni, w której mogą pracować dwie osoby. Jak widzimy, mniej więcej między lewą stroną a prawą stroną powinno być te 120 cm. Wszystko też zależy od tego, czy tu mamy jakieś wysuwane szafki, szuflady i tak dalej, wszystko tak jakby zależy. Natomiast 120 cm między tymi dwoma, czyli na przykład w kuchni dwurzędowej, którą pokazywałam, albo w kuchni literkę U, to te 120 to jest taka optymalna rzecz, żeby bez problemu ktoś mógł sobie stać gotować, a na przykład druga osoba mogła, nie wiem, kroić marchewkę po drugiej stronie. W tym przypadku mamy drugi rysunek, przekrój z miejscem na dwie osoby i w tym przypadku już możemy odrobinkę skrócić tę odległość, tam powiedzmy tych 110. Jeśli tu między tymi dwoma prawą stroną a lewą stroną na przykład nie ma tych wysuwanych elementów, jakichś tam szuflad, które mogłyby zabierać tą przestrzeń, tak, dla tej drugiej osoby, która chciałaby tam przejść albo cokolwiek zrobić. I przy trzecim rysunku mamy informację o tym, że nisko położone piekarniki wymagają odpowiednio zwiększonego miejsca dla obsługi. Czyli tak naprawdę chodzi o to, że przy piekarnikach, które mamy na dole, musimy się mocniej schylić, jakby wyjąć coś z tego piekarnika, więc potrzebujemy minimum te 120 cm, jeśli jest jeszcze szafka z drugiej strony, żeby można było bez problemu też jeszcze to wyjąć, tak? Bo to trzeba wyjąć i odstawić i zamknąć piekarnik. Tu mamy też taką informację, że jakby wentylacja między płytą grzewczą jakby a tym okapem jest większa lub równa 65. Natomiast to generalnie te zasady są troszkę różne, bo około 65 to zakładamy, czy 60-65 zakładamy przy płytach elektrycznych lub indukcyjnych, natomiast jeśli mamy płytę gazową, to nawet zaleca się 70 lub więcej centymetrów. Więc stąd jest tak, że kiedyś była moda na takie wcięcia w kuchni, nie wiem, czy kojarzycie, czyli była cała powierzchnia kuchni z jednej strony i nad częścią, która była płytą grzewczą, mieliśmy takie wcięcie. Natomiast teraz już się zaczęło robić tak, że kuchnie, wszystkie zabudowy w kuchni mają równą tą powierzchnię i ten okap jest zabudowany w szafce, wtedy te 55 jest ok tą odległością i wtedy nie mamy tego właśnie wcięcia, ale to tylko i wyłącznie w przypadku płyty elektrycznej lub gazowej. To jest taki szczegół i to jest bardzo ważne. Przy czwartym
schemacie mamy informację o tym, żeby sięgnąć spokojnie do jakiejś tam półki bez problemu, bez podstawiania jakby jakichś stołków, no to musi, to jakby 2 metry to jest ta szafka najwyższa, później już ta wyższa część ponad 2 metry już musimy sobie coś tam podstawić, tak, jakiś tam stołek. Z kolei dobrze jest, jeśli się ma w kuchni lub nie wiem, ma się piwnicę i tam się robi jakąś tam kuchnię i tu mamy pokazane okienko, żeby ta część była tam na 1,50 m najwyżej. Jeśli chodzi i o szerokości, mamy też informację o szerokościach. Szerokości zwykle szafek tych dolnych to są 60 cm głębokości, a górnych to jest tam 35 do 40, tak, w zależności od tych wszystkich sprzętów, przede wszystkim w zależności od głębokości zabudowanej wentylacji, nie wentylacji, tylko okapu podszewkowego, bo są różne głębokości. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie, przypominam. Widzę na razie, że nikt tu nic nie pisze, nie ma pytań, chyba wszystko jest jasne. I przechodzimy dalej. Mamy następny przykład. Znowu mamy możliwość pracy obok siebie, czyli dwie osoby, gdzie mamy jakieś tam piekarniczki, jakieś tam szafeczki, to też tu musi być zachowane te 120 cm w tym przypadku, żeby na spokojnie po prostu się zmieścić i było wygodnie. Jeśli chodzi o wysokości, to wysokość blatu zwykle to jest 85 cm. Taka standardowa. Natomiast gdybyśmy mieli dostosowywać wysokości blatów do poszczególnych funkcji, czyli na przykład do przygotowywania ciasta, najbardziej optymalnym jest 75, dlatego na przykład dobrze jest wyrabiać ciasto na stole, bo stół jest zwykle niższy niż nasz blat. Tak, niż 85. Z kolei zmywanie naczyń przy 90 cm jest bardziej wygodne, bo tutaj mamy jakby zgięte ręce, częściowo wyprostowane, żeby tam coś tam doczyścić. Natomiast, żeby nie było takich sytuacji, że w kuchni nie mamy jednej zachowanej linii, została przyjęta średnia wysokość. Jak te 85, która jest tak naprawdę już od wielu, wielu lat wysokością, którą po prostu powinniśmy zachowywać. Sprzęty są przygotowane na 82 cm, czyli żeby się nam zmieściły pod blat, plus blat, który tam ma 3,8. I dlatego nam wychodzi 85 cm. Dalej, następna część. Można też, to nie jest konieczne, ale też to jest mile widziane, przewidzenie wysuwanej płyty roboczej do pracy w pozycji siedzącej. Są takie sytuacje, gdzie czasami na przykład ktoś na siedząco sobie coś tam robi, tak? Nie wiem, jakieś sałatki kroi, coś tam miesza, no to wszystko zależy od indywidualnych jakichś tam podejść. Jeśli jest możliwość i ktoś na przykład robi to dosyć często, to dlaczego by nie? Nóżki i szafki powinny mieć wysokość 8 lub więcej centymetrów, aby umożliwić wygodne sprzątanie i pracę. To też jest ważne i tutaj na tym ostatnim schemacie widzimy, żeby na przykład dobrze wyczyścić pod spodem szafkę, która nie miałaby cokołu zakrywającego,
to musimy mieć te 140 cm, żeby tam się schylić i tą szczotkę naszą tam wsadzić. Więc, bo fajnie jest mieć, jak będzie wąsko, natomiast jeśli nie wsadzimy tam, nie zagniemy sobie tej szczotki, no to będzie trudno trochę to sprzątnąć. Okej. Okay. I jedziemy dalej. Jakie jest najlepsze ustawienie sprzętów AGD? Słuchajcie, jakie mamy zwykle sprzęty w kuchni? Duże AGD, lodówka, zmywarka, piekarnik, mikrofalówka. Małe AGD, czajnik, espresso do kawy, roboty kuchenne oraz niekiedy pralkę i suszarkę. Też niektórzy mają. Więc czasami są takie sytuacje, że trzeba przerzucić to na... Do kuchni. Jakie jest najlepsze ustawienie sprzętów AGD? Według to, co mogę Wam podpowiedzieć, to tak. Zmywarka i pralka obok zlewu. Dlaczego? Ponieważ szafka zlewowa jest praktycznie jedyną, może no nie jedyną, natomiast wszystkie szafki zwykle mają plecy ze sobą. A w szafce pod zlewem nie ma tych pleców, ponieważ mamy tam odpływ, zawory do wody, jakieś tam liczniki, różne rzeczy. I wtedy dobrze jest, żeby tam te wszystkie gniazdka odpływ do zmywarki, odpływ do pralki były właśnie w tej szafce, czyli bezpośrednio otwieramy sobie szafeczkę i tam zakręcamy w razie czego, gdyby coś tam się działo. Chciałby się ktoś odłączyć, tak? Słupek z piekarnikiem. Piekarnik chodzi o, w tym przypadku chodzi o to, że piekarnik na wysokości z mikrofalówką, tak? To jest bardzo wygodne rozwiązanie dla pleców, nie musimy się schylać. Więc jeśli ktoś ma możliwość zrobić piekarniki na wysokości, to jak najbardziej polecam to rozwiązanie. Lodówka obok słupka lub na drugim końcu kuchni. W tym przypadku na przykład na zdjęciu, na tej wizualizacji widzimy, że od lewej strony zaczynamy małą, zabudowaną lodówką, a z kolei a tu kończymy tą zabudowę piekarnikiem. Natomiast dobrze jest też, jeśli jest możliwość, i ktoś chce mieć lodówkę wysoką, żeby po prostu zrobić to tutaj obok słupka z piekarnikiem, tak? Czy w zabudowie, czy wolno stojąco. Co jeszcze? Przypominam też o jednej bardzo ważnej rzeczy. Pamiętajmy o tym, że mamy też sprzęty, które stoją na blacie i zabierają miejsce. Trzeba o tym pomyśleć dużo wcześniej, zanim rozplanujemy blaty robocze. Wiadomo, są rzeczy, które są używane okazjonalnie, jak na przykład toster, bo wyciągamy tylko wtedy, kiedy jest używany, chyba że ktoś używa codziennie, no to dobrze by było, żeby on też przewidział na to miejsce, że jednak będzie sobie stał blat. Natomiast wiadomo, że czajnik elektryczny na przykład stoi, czy na przykład jakiś tam robot kuchenny, który jest używany codziennie, to też sporo miejsca zajmuje. Także to też dobrze jest przy projektowaniu kuchni, przy planowaniu kuchni lub rozmowy z projektantem, który miałby robić tą kuchnię, warto jest wszystkie te informacje powiedzieć. Co gotujemy, czego używamy, to są bardzo ważne szczegóły. Tu mamy informacje, rysunki pokazujące mniej więcej, ile nam miejsca zajmuje piekarnik do zabudowy, zmywarka do naczyń, czy jakieś tam szafki, maszynki kuchenne, suszarki, więc tutaj to dokładnie widać. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o piekarnik, zmywarkę i te wszystkie inne sprzęty, wszystko należy sprawdzać konkretnie pod konkretnego producenta, który chcielibyśmy kupić.
ponieważ tam niewiele wymiary mogą się, nieznacznie wymiary mogą się różnić, na przykład głębokością, tak? Więc jakby to też jest ważne. Ile, kolejna rzecz, ile blatu roboczego wystarczy nam w kuchni? Odpowiedz mi, to zależy. Od czego z kolei? Od tego, czy gotuje dużo, czy mało, czy zdarzają się sytuacje, że dwie osoby gotują, czy raczej tylko jedna. I to wtedy można wrócić sobie do tamtej części pierwszej, gdzie było dużo rysunków. Dlaczego? Bo jakby to jest jakby główny powód do zastanowienia, tak? Ile tego blatu powinno być? Jeśli gotujesz mało, to 60 cm będzie ok. Natomiast jeśli gotujesz dużo, to ustawienie sprzętów pod blatem będzie dla Ciebie kluczowe. Staramy się ustawić sprzęty tak, aby odległość między zlewem a płytą grzewczą była jak największa. Tak, na przykład tutaj na tym zdjęciu widzimy, że zlew mamy w tym miejscu, płyta jest w tym miejscu, czyli mamy tutaj spokojnie, to jest dobre 120, nawet może więcej, centymetrów z jednej strony i tutaj mamy kawałek z 60. Więc spokojnie można sobie tutaj się rozłożyć, coś tam porobić. Mamy dodatkowy blat roboczy jeszcze z drugiej strony. To jest naprawdę ogromniasta kuchnia. A jeszcze jak nam zabraknie, to możemy tutaj na tej wyspie sobie popracować. Także to jest kuchnia marzenie dla osób, które dużo, dużo gotują, myślę. Dobrze, i teraz tak, dążymy do tego, żeby jakby te wszystkie sprzęty były tak rozłożone, żeby była wygodna praca, tak, czyli jakby zaczynamy sobie od tutaj przy kuchni jednociągowej lub jednorzędowej, tak jak wspominałam wcześniej. Mamy tak, zaczynamy od tutaj od prawej strony, powierzchnia odstawcza około 30 cm, potem mamy trzon kuchenny, czyli powiedzmy taka płyta grzewcza, potem mamy jakąś tam szafkę, na której mamy płytę roboczą, następnie podwójny zlew, to jest taki tam przykład, i następnie płyta ociekowa lub też jakaś tam część robocza mogłaby tutaj być. I w tym przypadku to jest jakby taka minimalna odległość, taka malusieńka kuchnia, powiedzmy w bloku, gdzie tutaj zmieściłaby się na przykład tutaj pod tą częścią jakaś tam lodówka. Tylko tu między lodówką a tym zlewem powinna być jeszcze jakaś taka przerwa, jakieś takie zabezpieczenie, bo jednak lodówka i woda to nie jest dobre połączenie, natomiast to wszystko dałoby się coś w tym stylu zrobić. Z kolei przy kuchni dwuciągowej mamy już więcej, dużo więcej miejsca. Mamy to samo po prawej stronie, a po lewej z kolei mamy wielki kawałek, mamy duży blat roboczy na dolnych szafkach. To jest idealne rozwiązanie według mnie, bo tutaj mogłoby przy tej literce H mogła być jakaś szafa wysoka lub lodówka, szafki górne wiszące, a pod tym cała część blatu, więc można byłoby sobie popracować, pokroić, porobić, pogotować, a później to wszystko na tej prawej stronie przygotować. Kuchnia w kształcie litery U. Tu mamy bardzo podobne rozwiązanie co do dwuciągowej, natomiast dodatkowo mamy jeszcze powierzchnia robocza przy oknie. To też jest bardzo fajna opcja, jeśli ktoś ma coś takiego w domu, to też naprawdę zazdroszczę. I mamy kuchnię w kształcie litery L z kącikiem jadalnianym, i ta kuchnia z kolei kojarzy mi się bardzo z kuchniami z lat 80., gdzie właśnie bardzo często były zabudowa była tak robiona właśnie w literkę L.
I w drugim narożniku zawsze był taki narożnik do siedzenia, który zajmował trochę mniej miejsca niż taki tam stół z krzesłami. To jest takie moje skojarzenie z dzieciństwa. Jeśli ktoś z Was kojarzy też taki kącik jadalniany w swoim rodzinnym domu lub gdzieś w domu znajomych lub jakiejś cioci, to dajcie znać. Ja mam łyka wody. Mam nadzieję, że wszystko jest w porządku, że mnie tam dalej słychać, nic się nie tnie. To gdyby cokolwiek się działo, to mnie tutaj proszę alarmujcie. Jak i gdzie widzieliście miejsce do siedzenia? Miejsce barowe do jedzenia w tym przypadku to jest przykładowo przy kuchni takiej w literkę U, ale otwartej na salon, można sobie wydzielić takie miejsce barowe i w tym przypadku tu widzimy, jaka jest wysokość mniej więcej tego blatu i wysokość tego siedziska. Natomiast to jest też sprawa indywidualna, ponieważ można taki barek zrobić, ten blat może być na niższej wysokości, na przykład te 85 standardowe, ale wtedy to siedzisko musi być inne, tak? To nie może być takie zwykłe krzesło, które ma wysokość tam w granicach tam 50 chyba 5 centymetrów, tylko na przykład, żeby nam się wygodnie siedziało, to wtedy musi być siedzisko na wysokości 60 lub 65 cm. Teraz już tak nie pamiętam dokładnie. I dalej. Minimalna odległość stołu od ściany zależy od sposobu podawania potraw. Tu akurat jest przypadek z obsługą lub bez. Natomiast chodzi o to, że jeśli mamy stół z krzesłami, i chcemy, żeby było bezproblemowe przejście, jeszcze ktoś tam na przykład nam donosi jedzenie, no to musimy przygotować więcej, te 90-100 cm minimum, żeby to było wygodne. Natomiast dalej, w większych jadalniach konieczne jest przejście między stołem a jakimś tam kredensem, szafką, to wtedy też mamy 60 i 35, tak, żeby sobie przejść i żeby jakby ktoś stał między tą szafeczką i mógł sobie coś tam wziąć z tej szafki. I dalej, i tu mamy miejsce, jakby ktoś siedzi i mamy jakąś tam kredens, szuflady wysuwane i ktoś tam stamtąd coś wyciąga, to też musimy to zachować, te 70, powiedzmy 5 cm minimum, bez problemu, tak, żeby to nie przeszkadzało ani tej osobie stojącej, ani osobie siedzącej. Dobrze, tu my mamy przykład stołu wysuwanego, odchylanego. To jest bardzo rzadkie chyba w naszych kuchniach. Chyba nie spotkałam się jeszcze z takim rozwiązaniem, choć jeśli Wy się spotkaliście, to dajcie znać. Natomiast jest taka opcja. Druga to jest stół zespolony z szafką. I właśnie tu mamy taki przykład właśnie szafki z blatem, który jest wysunięty takim alabarkiem, ale nie na wysokości tych 115 cm, tylko na wysokości powiedzmy to 85-90 cm. A z kolei tutaj mamy taką płyta barowa, tak? To też jest jakby, zdarzają się takie rozwiązania do siedzenia.
Jeśli mamy mało miejsca i nie mamy i stół mamy takie mini wnęki, to akurat jest przykład w takich wagonach restauracyjnych, w takich malutkich restauracjach, ale też zdarzają się takie sytuacje, że w jakimś tam domu lub niewielkim mieszkaniu mamy taką część, więc tutaj widać mniej więcej, ile musimy poświęcić miejsca, żeby to było w miarę wygodne do użytkowania. Gdy mamy więcej osób, niezbędne jest przejście za krzesłami do tylnych miejsc. Stół z ławą w narożniku. To jest przykład, właśnie przykład, o tym właśnie tutaj mówiłam, o tym narożniku, siedzisku takim w rogu. Lub normalnie taka wysuwany stół. A po prawej stronie mam przykład stół dla 4-6 osób, który jest rozkładany i tak naprawdę ta powierzchnia, która tutaj widać, powinna być zachowana. Tak jak na tych przykładach. Najmniejsza jadalnia dla 6 osób z okrągłym stołem. To jest właśnie tutaj widać, czyli powinna mieć te metr 25 średnicy i wielki pokój jadalniany dla 12 osób, to już jest naprawdę gruba sprawa, jeśli ktoś ma wielki dom, to tak mniej więcej tak to wygląda. I możemy sobie powiększać przestrzeń, rozkładać tam, otwierać kolejne tam drzwi. I tu mamy przykład też nakrycia dla jednej osoby. Mniej więcej zajmuje nam 40, taki kwadrat 40 na 60. To jest miejsce, które na talerze, widelce, sztućce i dodatkowe jakieś tam na misy, zupy, to tak zajmuje około 20 cm na stole. I tu mamy też przykłady. No, najbardziej popularnym stołem jest jakiś stół rozsuwany, mniej więcej on ma powiedzmy te 120 cm, szerokość 90 lub troszkę mniej. Stół rozkładany, okrągły. Takie tu mamy też przykłady i mamy też powierzchnię, jaką trzeba zachować w zależności od ilości osób, jaką chcemy zachować, jakby to jest minimalne zapotrzebowanie na miejsce, tak? W tym przypadku, czyli dla 5 osób potrzebujemy tak naprawdę 2 na 1,90 m do 2 metrów, czyli taki kwadrat 2 na 2. Jakby przygotować. I tu też mamy tabelkę, więc jeśli ktoś będzie chciał, to możecie sobie robić screeny. W zależności od ilości osób, jakby długość tego stołu, czy powierzchnia w metrach kwadratowych, to może komuś to się wam przyda. Jakie oświetlenie do kuchni? Prawidłowe i niewłaściwe oświetlenie w kuchni. Czyli prawidłowym oświetleniem to jest, jeśli pod szafkami ładnie nam świecą jakieś halogenki, jakaś listwa i ładnie oświetla nam przestrzeń roboczą. Z kolei niewłaściwe oświetlenie to jest, jeśli mamy jeden punkt na środku kuchni i ta kobietka, która sobie stoi i gotuje, z głową zasłania oświetlenie. Więc jakby wystrzegamy się tylko i wyłącznie pojedynczego, jednego punktu oświetleniowego w kuchni, bo to jest zdecydowanie za mało. Ale można połączyć. Jak połączyć to ta opcję z lewej i tą opcję z prawej?
Możemy zrobić tak, że oświetlenie górne to mamy plafon, którego tutaj akurat nie widać, ale jest zaznaczone strzałką. Listwa LED pod szafką i wiszące lampy nad blatem do jedzenia. Czyli mamy tak naprawdę trzy źródła światła, które nam fajnie, równomiernie rozświetlają kuchnię. Następny przykład. Mamy znowu listwę LED, kilka pojedynczych spotów takich na górę, górnych, które nam też równomiernie rozświetlają przez to, że jest więcej punktów niż jeden i lampy nad blatem do jedzenia. I ostatnia rzecz, jak rozmieścić gniazdka i włączniki w kuchni. Im więcej, tym lepiej. Tak naprawdę im więcej jest gniazdek, tym lepiej. Jeśli blat roboczy jest przerwany na przykład płytą grzewczą i dobrze jest, aby gniazdka były po obu stronach, na początku i na końcu zabudowy kuchennej. Tak, bo jeśli tutaj sobie coś podłączymy, coś tutaj postawimy, to możemy jeszcze tutaj w tym miejscu coś tam postawić, podłączyć. I żeby nie trzeba było latać z jakimiś przedłużaczami. To jest akurat mała kuchnia, więc no tutaj było potrzeba. Tu z kolei, tu mamy taką opcję, że mamy gniazdko z jednej strony, później mamy płytę, potem mam znowu gniazdko tutaj przy narożniku i z kolei jeszcze w tej małej wnęce też mamy gniazdko, które mogłoby służyć do podłączenia jakichś tam sprzętów tu od tej strony. Co z gniazdkami do sprzętów w zabudowie? To jest taki przykład, gdzie podpowiadam Wam przy projektowaniu jakiejś tam kuchni, szukaniu sprzętów do zabudowy. W wyszukiwarkę wpisujemy nazwę produktu z kodem, czyli nie wiem, piekarnik Bosch X coś tam 251. Zaznaczamy opcję wyszukiwania poprzez grafikę i szukamy tego typu usługu technicznego. I czasami trzeba trochę się naszukać, natomiast w tym przypadku tutaj mamy jakiś tam piekarnik, gdzie jest napisane miejsce na gniazdko przyłączeniowe urządzenia. W tym przypadku oni tutaj sugerują, czyli jakby za piekarnikiem, bo ten piekarnik tu sobie wrzucimy i oni tutaj proponują właśnie to gniazdko. Natomiast, co mogę ja podpowiedzieć? Kiedy gniazdka mogą być bezpośrednio za sprzętem AGD? Za lodówką wolno stojącą, za zmywarką wolno stojącą, za mikrofalówką również to i w zabudowie. Jak cofniemy się jeszcze raz do tego rysunku, mimo że producent twierdzi, że można jakby gniazdko za ten, to już nieraz była taka sytuacja, że musieliśmy przerabiać elektrykę, bo stolarz powiedział, że niestety, ale nam się to nie zmieści, bo lepiej przenieść jakby gniazdko, żeby nie było za piekarnikiem, więc raczej tego nie robimy, ale już za mikrofalówką jak najbardziej tak, bo mamy głębokość dużo mniejszą, więc spokojnie wtedy możemy podłączyć i piekarnik, i mikrofalówkę. A kiedy gniazdka nie powinny być bezpośrednio ze sprzętem AGD? Za lodówką do zabudowy, za zmywarką i za pralką. Dlaczego ze zmywarką? Za zmywarką, ponieważ zmywarka ma i to jakby to tyczy się to samo. Czyli jeszcze raz, jeśli chcemy kupić jakąś zmywarkę do naszej nowej kuchni, wyszukujemy sobie ten model, który chcemy kupić, sprawdzamy, jakie są rysunki techniczne i w większości tam jest tak, że zmywarka bardzo jest głęboka i zajmuje bardzo dużo miejsca. Jeśli na ścianie będzie jakieś gniazdko, coś wystającego, jakieś rury czy coś,
to po prostu zmywarka nam się nie zmieści w tej zabudowie. A my mamy też blat o głębokości 60 cm. Szafki są tam 56 z groszami, plus front i tak dalej. To po prostu nam to się nie zmieści. Dlaczego też za pralką? Za pralką w zabudowie mogłaby być ewentualnie, choć zachęcam, żeby była obok, gdzieś obok, przy łatwiejszym dostępie. A za zmywarką, za pralką, dlaczego za pralką? Ponieważ jeśli wybieramy pralkę nie, stricte nie do zabudowy, to ona też ma swoją głębokość, która też nam już może sprawić problem przy montowaniu. Ten wiem, bo to przechodziłam, więc dlatego przekazuję Wam tę informację, aby to na to zwracać uwagę. Czyli przede wszystkim na karty katalogowe pytać, konsultować się z fachowcami, ze stolarzami i jeszcze każdego konsultować oddzielnie, żeby to wszystko poszło nam gładko i przyjemnie. Dziękuję bardzo, że zostaliście ze mną do końca. Jest 18:47. Bardzo fajnie nam poszło. Myślałam, że wyjdzie dłużej. Mam jeszcze jedno do Was pytanie. Słuchajcie, już takie na koniec i przechodzimy ewentualnie do pytań, jeśli ktoś będzie miał. Dajcie mi znać, to jest przykład, tu pokazuję Wam przykład, projekt kuchni w Gdańsku, wizualizacja zrobiona około 2 lata temu, tu widać, jest aneks z salonem. Następna rzecz, to jest z kolei projekt kuchni Pani Ani, wizualizacja zrobiona około tam rok temu i to wygląda tak. I mam projekt kuchni na zamówienie, wizualizacja zrobiona kilka miesięcy temu. I słuchajcie, dajcie mi znać, co łączy te trzy kuchnie. Jak myślicie? Ja się napiję troszkę wody. Jak tam wiecie, nie wiecie? Jak myślicie? To już Wam podpowiem. Każda z nich. O, już widzę. Hanna. Jasne kolory, biel. No też, ale już odpowiadam. To ciekawe spostrzeżenie. Każda z nich to projekt kuchni z IKEA, słuchajcie. I i teraz. Wizualizacja kuchni IKEA to tak naprawdę nowa usługa, bo oprócz projektowania normalnego, takiego standardowego różnych pomieszczeń, bo generalnie projektuję kuchnię też raczej na zamówienie, robione przez stolarzy. Natomiast te trzy przykłady pokazały mi, że jest potrzeba na
Są osoby, które robią też jakby projekty kuchni w IKEA. I słuchajcie, wystarczy, że ktoś z Was, jeśli ktoś z Was robi, zastanawia się nad projektem kuchni z IKEA, mógłby przesłać mi swój projekt właśnie z tego planera IKEA, który można zrobić samodzielnie, bezpłatnie, lub też normalnie ze sprzedawcą, to jest koszt w granicach 70, między 70 a 100 zł, nawet online, nie trzeba wcale mieć, jakby samemu to robić. Więc to też zachęcam, bo oni, to jest taka ala konsultacja, oni to robią bardzo szybko i macie gotowe zestawienie. I teraz tak, gdybyście mi przysłali ten projekt, gotowy z IKEA właśnie, gdzie są wszystkie szafki, wymiary, wszystko wiemy, co tam ma być. Następnie wybieramy okładziny ścienne i podłogowe. Czyli wysyłacie link, nie wiem, podobają mi się takie płytki, chciałabym mieć takie panele, nie wiem, jakiś tam kolor i takie różne sprawy. Wysyłacie mi też takie informacje. I ostatnia rzecz, i czekacie od 3 do 5 dni na e-mail i otrzymujecie wtedy takie oto projekty i wizualizacje. Co wy na to? I taki przykład. Słuchajcie, normalnie projekt kuchni, powiedzmy. Jest ktoś, kto chciałby zrobić projekt kuchni. 12 metrów, w pakiecie koncept. Pakiet koncept dokładnie opisany jest na mojej stronie www.dropdesign.pl. Można sobie tam wejść i sobie zobaczyć, co dostajecie za tą cenę. Tu mamy 90 zł za metr kwadratowy. Czas realizacji to jest od 3 do 4 tygodni. Koszt to jest w tym przypadku, w tych przeliczeniach, to jest 1080 zł. Dostajecie jakby jest inwentaryzacja, pracujemy nad rzutami funkcjonalnymi, czyli co gdzie ustawić, dwie koncepcje kolorystyczne i materiałowe, rysunki podłóg, rysunki ścian, płytek, wyliczenia, ile co trzeba kupić, lista produktów użytych w projektach, wizualizacje. I jeszcze chodzimy sobie po sklepach, jeśli to jest oczywiście stacjonarne. Jeśli nie, bo ten projekt można robić online, wybieramy rzeczy, które są ogólnie dostępne wszędzie. Z kolei projekt kuchni, tej samej kuchni w pakiecie VIP, to mamy czas realizacji 4-6 tygodni, koszt 1500 zł i jest to usługa stacjonarna. I jakby tu mamy dodatkowe jeszcze rysunki techniczne, jakiś projekt elektryki, hydrauliki i sufitu. I słuchajcie, po co o tym mówię? Ponieważ projekt w tych pakietach to są koszty takie jak tu widać. Natomiast ta nowa moja usługa byłaby w całkiem fajnej, przystępnej cenie. I dlaczego warto skorzystać z tej usługi? Już Wam powiem. Otrzymujesz fotorealistyczną wizualizację Twojej kuchni. Jest krótki czas realizacji. Coś mi tutaj się... Krótki czas realizacji od 3 do 5 dni. Płacisz tylko ułamek ceny w stosunku do projektów w pakiecie koncept czy VIP. I koszt, ten koszt to jest 499 zł
I na tą chwilę, słuchajcie, to ta cena jest ważna do 31 października 2021 roku. Czyli na jeszcze dobre 3 miesiące. Więc jeśli ktoś z Was będzie zastanawiał się nad projektem kuchni z IKEA, zrobi sobie w plenerze sam lub zgodnie ze sprzedawcą i chciałby mieć właśnie taką wizualizację ładną, dobrać sobie jakie płytki, jaką podłogę, jakieś tam kolorki, ściany, to jak najbardziej zapraszam, macie taką możliwość i do skorzystania z tej oferty. I zapraszam do ewentualnie zapytań do mnie na maila lub na Messengera, jak tam będzie Wam wygodnie. Dobrze, słuchajcie, i dobrnęliśmy do końca. Teraz czas jest na pytania. Jeśli ktoś z Was coś jeszcze chciałby się dowiedzieć na temat tego webinaru lub czegoś o kuchniach, może zupełnie o czymś innym, to jak najbardziej zapraszam. Jeszcze mamy parę minut. Ja z kolei powiem, co mamy w sierpniu. Planuję kolejny webinar. Ja wiem, że są wakacje, może taki bardziej lajtowy jakiś webinar o jakichś pokojach dziecięcych. Może zrobimy. Także jeśli macie jakieś propozycje, jakiś pomysł na kolejny webinar w sierpniu, to jak najbardziej dajcie znać, o czym chcielibyście, jaki temat Was interesuje. No myślę, że tu już szkoła we wrześniu się zaczyna, więc myślę, że może pokoje dziecięce mogłyby być ciekawe. Tu zerkam na pytania, czy są. No dobrze, słuchajcie, widzę, że nie ma pytań. Możecie też później, w późniejszych komentarzach, kto będzie oglądał w dalszej części, nie od razu, to też może komentować, jak najbardziej zapraszam. To słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za obecność. Cieszę się, że byliście ze mną na żywo. Życzę udanego dalszego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Myślę, że kolejny webinar będzie w okolicach połowy, może drugiej połowy miesiąca. Jeszcze do końca nie wiem, w jakim czasie. Na pewno będzie w środę o 18:00. To jest pewne. Więc kto jest zapisany na listę, na pewno będzie miał informację ode mnie. Słuchajcie, dobra. Także ja Wam dziękuję bardzo za udział, za wizytę, za wszystkie komentarze. I myślę, że do zobaczenia. Do następnego razu.